Witam Państwa, Grażyna Rakowicz. Zapraszam na rozmowę dnia. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam serdecznie. Nie tak dawno przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej apelował do kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych, aby przerwali prowadzenie swoich kampanii wyborczych. Twierdził, jest to obejście prawa wyborczego i naruszenie zasady równości wszystkich kandydatów. Chodzi o przerwanie obecnie rozpoczętej kampanii wyborczej, bo jak wskazuje się, że jest to za wcześnie. Jak pan profesor ocenia tę sytuację? To znaczy istniejemy w takich dwóch realnościach, jednej normatywnej, drugiej tej realnej. W związku z tym takie apele rzeczywiście ze strony władz wyborczych mogą tylko i wyłącznie być apelami. Natomiast rzeczywistość nasza wygląda troszeczkę inaczej, a mianowicie amerykanizacja kampanii wyborczych sprawiła, że praktycznie dzień po wyborach rozpoczyna się całą zabawę pod tytułem przygotowujemy się do następnych wyborów. Co w praktyce oznacza, że politycy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, zawsze mogą powiedzieć, że to tylko i wyłącznie jest kontakt z obywatelami, a nie zaś prowadzenie kampanii wyborczej. Stąd też możliwości apelowania w sensie takim normatywnym, ustalania standardów, bardziej przypisywałbym pojęciu kultury politycznej, aniżeli rozstrzygnięciom prawnym, bo one nigdy nie będą w stanie wyegzekwować tej aktywności, która notabene jest oczywista. Zbliżamy się stoimy przed tak zwanym maratonem wyborczym. Z jednej strony wybory samorządowe, później mamy wybory właśnie parlamentarne, najpierw do Parlamentu Europejskiego, później parlamentarne, później zaś wybory prezydenckie. W związku z tym strony, nazwijmy to i opozycyjna, i rządząca, starają się ze wszech miar aktywizować swoich obywateli z tą myślą, żeby o nich pamiętali. Wskazuje pan profesor tutaj, że trzeba bardziej iść w kierunku tej kultury politycznej. To jaka jest ta kultura? No ona jest taka, powiedziałbym, strasznie poszatkowana. Ona jest tworzona na użytek bardziej komercyjnego przekazu, gdzie liczy się tak zwany element personifikacji wyborczej, czyli bardziej inwestujemy w liderów w mniejszym stopniu, w tak zwane dyskusje merytoryczne, w programy. Wszystko to razem wzięte sprawia, że walczy się o tak zwaną wyróżnialność. A żeby być wyróżnialnym, trzeba się otrzeć o kamery, co w praktyce oznacza, że im wcześniej wystartujemy, tym przynajmniej tak sądzą politycy, jesteśmy w stanie bardziej zaskarbić przychylność ze strony społeczeństwa. Co jest w takim razie w tej polityce, że no, kandydaci, jak tutaj, jak się wskazuje, w tych przypadkach łamią prawo? Polityka to sztuka uwodzenia, sprzedawania marzeń, które de facto w części są spełniane, w części są niespełniane. Co w praktyce oznacza, że ta gorączkowość wystąpień polityków, a też potencjalnych kandydatów, którzy chcieliby wstąpić do polityki, myślę, że ona idzie w parze właśnie z taką gotowością do przełamywania następnych i następnych barier. W związku z tym w mniejszym stopniu bierze się pod uwagę standardy prawne. Ja już nie mówię o standardach moralnych, bo one są oczywiście przez wszystkich deklarowane, tyle tylko, że przez większość nieprzestrzegane. Czyli za wszelką cenę, patrząc na politykę? Niewątpliwie tak. Patrząc na politykę, patrząc na możliwość zaistnienia na scenie życia publicznego, to tak jak powiedziałem, wiąże się z tym kontekstem amerykanizacji wyborów, marketyzacji i nadania polityce takich żywych, powiedziałbym, wymiarów. Co oznacza, że w polityce musi się ciągle coś dziać. Najlepiej, jeśli to będą skandale, jeśli to będą pewne takie komiksowe historie, przerysowane. A dlaczego te skandale mają nas wyróżniać w tej polityce, w a nie dobra praca? W jaki sposób działa taka zasada hollywoodzka? Na zasadzie, że nieistotne, czy dobrze o mnie mówią, czy źle. Ważne, żeby mówili. Ja przypomnę ostatni etap wyborów w Stanach Zjednoczonych, wyborów prezydenckich. Myślę, że oglądający widzowie mieli świadomość, że wybierano pomiędzy tym, który się zowie gwałcicielem, czyli panem Trumpem, i tą złodziejką, którą była pani Hillary Clinton. To było takie wyraziste bardzo podkreślenie, jak dalece skandale, czy pomagają, trudno jednoznacznie określić. Ale wyróżniają niestety. Są niestety wpisane w ten obieg życia politycznego. No dobrze, ale panie profesorze, sportowcy też rywalizują ze sobą, ale słyszymy, że tam no, przynajmniej starają się te zasady fair play zachować.
W polityce jest trochę inaczej? Zdecydowanie tak, ponieważ sportowcy mają wyraźnie dookreślony cel. Przełamać następną barierę własnych niemożności, czyli osiągnąć lepszy wynik. Tutaj zaś polityka stwarza wiele furtek, otwiera wiele możliwości oddziaływania. Za pośrednictwem osób trzecich na przykład podkłada się celebrytów, którzy są tłem dla samych głów politycznych. W Polsce to też przebija się od czasu do czasu. Dlatego też polityka daje wszechstronne możliwości jakby wpływania na wyborców, na zaspokajanie ich oczekiwań, czasami powiedziałbym takich doraźnych, takich miałkich oczekiwań, ale wtedy mówimy, że ona nie jest nudna. Z jednej strony jest to oczywiście w jakiś sposób uproszczenie, ponieważ polityka w tym momencie odchodzi od polityki sensu stricte, stając się takim politykierstwem. Ważne jest to, żeby wygrać. Pan profesor tu już powiedział, że PKW może w tej sytuacji, jeśli chodzi już o to, o te wczesne kampanie przedwyborcze, jakby jedynie apelować, ale wskazuje się, że jest pewien straszak na wyłamujących się polityków. I zacytuję taką opinię PKW. Jedynym narzędziem, które może być skuteczne, jest weryfikacja przez PKW sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego. Wówczas można by było stwierdzić, czy środki na prekampanię zostały wzięte ze źródeł, które są sprzeczne z kodeksem wyborczym, i wtedy można mówić o ewentualnej odpowiedzialności karnej. Na ile ta zapowiedź przewodniczącego PKW może odstraszyć kandydatów od łamania tego prawa w tej sytuacji? Ja sądzę, że ona pozostaje tylko i wyłącznie apelem, ponieważ sposób organizowania pieniędzy na kampanie wyborcze już budzi moje wątpliwości. One czasami są niezbyt do końca przejrzyste. Tym niemniej jednak ten sposób, nawet gdyby potraktować poważnie i zaskarżyć, to pamiętajmy, że to nie będzie funkcjonowało w trybie protestu wyborczego. Te procesy mogą się ciągnąć w nieskończoność. One już poza wyborami. Poza wyborami, a one później nie odgrywają istotnego znaczenia, ponieważ w zasadzie stwierdzamy, było, nie było zgodne, natomiast kandydat wygrał, nie można mu cofnąć w tym momencie mandatu. W związku z tym to pozostaje tylko i wyłącznie w sferze apeli. Czyli nieskuteczne. Ale kandydaci też mają swój argument i twierdzą, ustawa o partiach politycznych zezwala posłom, senatorom na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu mandatu. W tym się też mieszczą różnego rodzaju spotkania z wyborcami. No i pytanie w tym momencie, gdzie w takim razie znaleźć te granice między działaniami agitacyjnymi a obowiązkami posłów i senatorów? A to pani redaktor sama zwróciła uwagę na to, że ona jest bardzo płynna. W tym momencie mogą kandydaci bądź politycy aktywnie funkcjonujący w życiu publicznym powiedzieć, no zgoda, ale my nie możemy kontaktować się z wyborcami, ogranicza się nasze prawa. W związku z tym ta sytuacja sama z siebie jest taka niejasna i trudno, tak jak powiedziałem wcześniej, wyraźnie określić granice pomiędzy właśnie tymi wymogami prawnymi a naturalną aktywnością, bo rzeczywiście od polityków, od posłów, od radnych oczekuje się pełnej aktywności. To, że pojawią się banery, a to się stało w Szczecinie, w Warszawie, to, że się mówi tak, a nie inaczej na tych spotkaniach? Tak, to nie przesądza o tym, że ta granica jest wyraźnie utrzymana. Ona zawsze będzie płynna i dwie strony będą miały rację, tyle tylko, że konsensus upatrywałbym w standardach kultury politycznej, a tak jak powiedzieliśmy, ona ma bardziej charakter uwodzenia, a nie taki refleksyjny, nie merytoryczny, gdzie strony zgadzają się co do respektowania standardów, tak jak pani powiedziała, w przypadku sportowców to widać wyraźnie. Czy w takim razie uregulowaniem tej sytuacji powinien zająć się ustawodawca? Wskazuje się, że już były takie postulaty, żeby właśnie ustawodawca znowelizował te przepisy. Zgoda, ale tak jak teraz, tak i następne akty prawne niczego w tej materii nie zmienią. Powiedzmy, presja ze strony narzędzi marketingu politycznego sprawia, że w tym momencie i wyborca, i praktycznie kandydat do polityki stoi przed tym samym, czyli pewną nieokreślonością. No tak, ale PKW mówi tutaj wyraźnie, co powinien zrobić ustawodawca, że takie działania są legalne, powinien to określić, albo powinien je wyraźnie ograniczyć, albo nawet zakazać, czyli sprecyzować dość wyraźnie, co powinno się robić, a czego nie w takich sytuacjach. Zgoda, to znaczy to będzie wyglądało tak, że to jest zgodne bądź niezgodne literalnie z prawem. Natomiast chodzi o efektywność i politycy mają tego świadomość, że czasami warto wyjść głębiej, czyli przekroczyć pewną granicę prawną z tą myślą, aby wygrać, a nie respektować prawa. Jaka będzie ta kampania, patrząc już na tę sytuację, o której mówimy teraz? Będzie na pewno upolityczniona.
Tak jak pani redaktor wcześniej wspominałem, jedna i druga strona jest zainteresowana, żeby obalić monopol ze strony rządzącej prawicy, bo nie tylko PiS-u. W związku z tym te wybory samorządowe będą pierwszym sygnałem, takim papierkiem lakmusowym, co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej. A to będzie otwierało w następnej perspektywie, myślę o wyborach do Parlamentu Europejskiego, parlamentarnych i wyborach prezydenckich, będzie otwierało możliwości nowej konfiguracji na scenie politycznej. Albo ona zaistnieje, albo też zostanie utrzymany stan posiadania. Mówi się, że ustawa samorządowa udała nam się, ale patrząc na listy do wyborów samorządowych, które są upolitycznione, czy czasem nie płynie taki wniosek, że właśnie samorząd zagarnęła polityka już tak nawet i definitywnie? Ona tak de facto zawsze była zagarnięta przez polityków. Myśmy sobie tak troszeczkę obiecywali, myśleliśmy tak troszeczkę życzeniowo, że ona będzie merytoryczna. Natomiast... Ale samorządom oddawano władzę. Tak. Zrobiło się inaczej. Istotnie. Natomiast partie polityczne mają pieniądze, mają aparat, mają narzędzia do tego, aby organizować kampanie wyborcze i to przesądza o wygranych bądź niewygranych. Ja jeszcze podkreślę drugą ważną rzecz, która ma miejsce w Polsce w przypadku takiego ostrego konfliktu. Polityzacja kampanii wyborczej jest czymś naturalnym, dlatego też oczekiwanie, że wybory samorządowe będą rządzić się innymi prawami, jest moim zdaniem nieuprawnionym uproszczeniem. Sugeruje się, że wybory odbędą się 4 listopada. Kiedy więc tak zgodnie z prawem należałoby tę kampanię dopiero rozpocząć? No myślę, że gdzieś pod koniec sierpnia, ponieważ jest tam okres 4-3 miesięcy od do. Przy czym, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, te reguły są rzadko przestrzegane, rzadko respektowane z uwagi właśnie na wymogi jak gdyby wygrywania wyborów, liczenie na efektywność i zaistnienie na scenie publicznej, aby wyborcy mogli się osłuchać i opatrzyć z kandydatami na radnych czy posłów. Tutaj jest jeszcze ta kwestia, że te zasady łamią zazwyczaj te osoby, które są już w polityce i które startują w wyborach samorządowych. Jest im łatwiej, bo mają już pewne argumenty, które mogą przedstawić wyborcom. Gorzej jest w sytuacji, kiedy ktoś kandyduje po raz pierwszy. Tak, i to rzeczywiście stawia potencjalne komitety obywatelskie zdecydowanie w gorszej sytuacji, ponieważ raz organizacja pieniędzy, dwa najczęściej do polityki wchodzi się za pośrednictwem partii politycznym. Jest to naturalna procedura, która ma miejsce w krajach zachodnich. Polska w tym względzie w żaden sposób nie odstaje od istniejących standardów. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, był moim i Państwa gościem. Do zobaczenia jak zawsze o tej porze. Grażyna Rakowicz.